Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, subsydiowany ser w Ameryce dla bogatszych matek. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Reagan wysyłał w 1979 albo 80 roku, no może w czasie stanu wojennego albo za Solidarności, wysyłał ser, był ten ser w sklepach polskich, ludzie nie za bardzo go lubili, mówili, że za żółty, taki amerykański sztuczny ser, też był rozdawany na parafiach, no i w Ameryce też rozdali tego sera, rozdali w 1981 roku 60 milionów funtów, no to jest tam 30 parę milionów kilogramów, czyli 30 tysięcy ton. Spore ilości były rozdane dla biednych rodzin amerykańskich. No i teraz 4 dekady później, 40 lat po tym zdarzeniu, ser jest znowu rozdawany, no tyle tylko, że nie jest rozdawany, no, jest rozdawany dla biednych, no, ale biorą go nie tylko biedni, nie zasługują na zasiłek, czy zarabiają na tyle, że nie musieliby brać. Co się stało? No, to się stało, że Ministerstwo Rolnictwa, które jest odpowiedzialne właśnie za tego rodzaju rzeczy, bo mleko, sery, nabiał jako taki, jajka jest subsydiowany w Ameryce. Jak się pójdzie do takiego normalnego sklepu, no to mleko 4% kosztuje tam $2,80 za galon. Galon, no to jest tam 3,6 litra. No to powiedzmy, to jest tam 70-60 centów za litr. Jajka, no to są za tuzin, to jest około $1,20, $1,50. No oczywiście, że mleka organiczne kosztują, powiedzmy, 2 razy więcej, jajka kosztują 2-3 razy więcej z jakiegoś wolnego wybiegu i tak dalej. No ale jajka te takie masowe, mleko takie masowe, mleko, które w sumie ma witaminę D dodawaną, mleko 2-procentowe czy 1-procentowe, czy bez tłuszczu, w sumie nie różni się w cenie. Nikt nie patrzy na tą wartość odżywczą. Ten galon mleka to jest galon mleka. No ale wracając do tego sera, to jest część z tych produktów nabiałowych jest kupowany przez, czy kontrolowany, czy dystrybucja jest przez rząd w Waszyngtonie, który bierze podatki ze wszystkich. No i to idzie, powiedzmy, na lunche, na drugie śniadanie w szkołach. I teraz już od sierpnia Ministerstwo Rolnictwa powiedziało, że te subsydiowane, dodawane produkty każdy może wziąć. Do tej pory, no to trzeba było tam pokazać w szkołach, że uczniowie potrzebują. Teraz w zasadzie każdy może dostać. No i są miejsca rozdzielnictwa w najróżniejszych miastach. Także, że każdy może podjechać. Są też takie kupony WIC, no to znaczy Woman, Infant, Child, czyli kobieta, niemowlak, dziecko, no to rząd daje właśnie w ramach tych nabiałowych rzeczy taki kupon i się idzie i bierze tam te różne rzeczy bez płacenia, to jest po prostu za darmo. No ale to reprezentuje, powiedzmy, tam 5, 10 czy $15 ten kupon sam w sobie. Lata temu, jak w Chinach była ta wielka afera, gdzie tam powiesili paru Chińczyków za to, że oni brali mleko sproszkowane z Australii, przywozili do Chin, w Chinach rozdzielali i robili odżywki dla niemowlaków i z jakiegoś powodu doszli do wniosku, że to mleko w proszku, jeżeli dosypią tam jakiegoś białego badziewia chemicznego, to zrobią objętościowo 2 razy więcej, no i zarobią na tym pieniądze. No to także, że finansowo trudno sobie wyobrazić, że byli w stanie zrobić na tym forsę, no ale dużo dzieci pochorowało, tam część poumierało, później jak komuniści się wzięli za tych bandziorów, no to powiesili paru.
No ale to tutaj taki efekt uboczny był w Ameryce, że w Ameryce właśnie zaczęły powstawać małe sklepiki, które w zasadzie nic nie sprzedawały. Jedyne co robiły, no to brały te kupony WIC, no i płaciły tam 40 centów za dolara, czy 50 centów za dolara. No i za te kupony, które zbierali od tych ludzi na zasiłku, którzy dostawali te kupony od podatnika, można powiedzieć, no to oni zbierali to i tymi kuponami płacili odżywki w sklepach amerykańskich. Te odżywki amerykańskie, no to są tam taka puszka, nie wiem, funtowa może, czyli pół kilograma, no to jest 20, 30, 40 dolarów, one są niektóre. No jak się szło na pocztę, to bardzo często Chińczycy wysyłali pudła tych odżywek dla niemowlaków, no to jeżeli takie powiedzmy 5 na 5, no to 25 puszek w takim pudle po 40 dolarów, no to jest 1000 dolarów, no to dosyć sporo. To jeżeli oni kupili to za pół ceny, czy za mniej niż pół ceny, no bo mieli te handlowane kupony, no to był wielki, wielki interes, tak, także to jest... strony uboczne, kiedy pieniądze podatnika idą dla ludzi potrzebujących, a później zaczynają się jednak geszefty, oszukaństwa i tak dalej. Jednym z tych takich, no w sumie matka dosyć bogatej rodziny w Virginii zrobiła na Facebooku takie zdjęcie, co ona tam dostała w tym miejscu żywnościowym, no i pokazała tam najróżniejsze, poukładała serie eleganckie, jakieś suszone owoce, warzywa, świeże owoce, jogurty, pączki, nie pączki, różne batony śniadaniowe, krakersy i tak dalej, no i zrobiła taki elegancki zestaw i pokazała, to jest to, co ja dostałam i to jest to, co wszyscy powinni brać. No reakcje były jak zwykle dwustronne i jedni mówili, oczywiście trzeba iść i brać i to nie jest kradzież, a drudzy mówili, no jak można brać, jeżeli stać cię na to, no to nie bierz, bo to ktoś inny może dostać. No część ludzi zaczęła się wymieniać nazwami miast, do którego miasta trzeba pojechać, które ma najlepsze te jedzenie dla ludzi na zasiłku. I mówią, że nie macie co legitymacji pokazywać ani nic. No kobieta zaczęła tłumaczyć, że to w zasadzie ci urzędnicy no to tłumaczyli, że każdy powinien przyjść i brać, dlatego że jest stygma tych ludzi biednych, że jest to napiętnowanie, jest to znamie tego, że ktoś jest biedny, no to ludzie się wstydzą, to ona jako bogata przyjdzie i weźmie, no to pokaże, każdy może wziąć, jeżeli ja biorę, no to biedni też będą brać. Urzędnicy mówili, jak będzie dużo tego rozdawane, no to my możemy wysłać raporty do Waszyngtonu, że to faktycznie bardzo potrzeba tego dużo, to będzie budżet na to. Także my mamy ludzi, którzy tu pracują, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten kretyńskie myślenie, że tak jak w latach 70. jakiś kretyn właśnie powiedział, że bandytyzm na ulicach jest dobry, bo jeżeli są ulice brudne, samochody mają szyby rozbijane, to szklarze mają pracę, to garaże mają pracę. To jest ten typ rozumowania, to jest ten negatywny, co zrobić z nieprawidłowego zachowania i wytłumaczyć, że tak powinno być. No, jeżeli bogata matka, która jeździ drogim samochodem, zaczyna tłumaczyć, że będzie praca, że będą przysyłali, że biedni nie będą się wstydzili, no to jest właśnie idiotyzm. No ale tak właśnie tłumaczyła. No ale czy nie powinno być jakiejś tej stygmy, tego napiętnowania, czy na znamie dla ludzi, którzy mają forsę i faktycznie idą i biorą. No możliwe, że jest trochę tam ludzie biedni się wstydzą i dlatego czasami nie biorą, no ale to
To jest też inne rozwiązanie. W Ameryce jest coś takiego jak EBT card. EBT to znaczy Electronic Benefits Transfer, czyli to jest elektroniczne przesyłanie przywilei, benefitów. No i ludzie teraz, no to właśnie przychodzą, dają taką kartę kredytową, no i na tej karcie kredytowej co miesiąc im tam wchodzi. No też są afery, no bo bardzo często ci ludzie jak przychodzą i zapłacą, no to część ludzi, którzy jest wkurzona, no bo lata temu, kiedy były te kupony, no to 10-15 lat temu ludzie przychodzili, mieli cały wózek tego jedzenia i płacili tymi kuponami, a ludzie z tyłu, którzy płacili czekiem, czy kartą kredytową, czy gotówką, no to byli bardzo wściekli, no bo bardzo często później jak wyszli na parking, to okazywało się, że ci, co płacą tymi kuponami, jeżdżą lepszymi samochodami niż ci, co pracują, płacą gotówką. Bardzo często się okazywało, że kupowali dziadowskie jedzenie, jakieś chipsy, nie chipsy, tam wodę sodową i tak dalej, no ale najbardziej rażące to było to, że ci, którzy płacili gotówką, no to patrzyli i kupowali kilogram czy dwa jakieś tam kiełbasy czy paczki mięsa czy coś, bo to było tańsze powiedzmy za kilogram, bo więcej kupowali, to było tańsze za kilogram, a ci ludzie, którzy płacili tymi kuponami zasiłków, nie zwracali uwagi, bo dla nich te pieniądze to były niezarobione, a były za darmo. Teraz właśnie zrobili te elektroniczne karty, które wyglądają jak karta kredytowa. No i czasami w gazetach, czy tam w stacjach radiowych, czy coś, no to właśnie się śmieją. No przez płacz, no bo mówią, że ktoś poszedł, zapłacił tam, wyrzucił ten rachunek, a tam na tym rachunku ktoś, kto z tyłu szedł, podniósł ten rachunek i tam się okazuje, że jest powiedzmy 8, 10 czy 12 tysięcy na tym koncie nazbierane. No bo kiedyś się to pokazuje, te wydruki pokazywały, ile jest jeszcze na koncie. No teraz już to zlikwidowali, no bo właśnie ta stygma, ten piętno i te znamie, to teraz wszystko zaczyna być niewidoczne. Po prostu urzędnicy państwowi, cała ta budżetówka, która rozdziela te pieniądze, oni chcą tych biednych, oni potrzebują tych biednych, no bo ci biedni, no to powodują. Pokazują, że wszyscy ci urzędnicy, że ci politycy, że oni są potrzebni. No bo urzędnicy, politycy muszą się opiekować tymi biednymi. No, tyle tylko, że kosztem jest to, że ten podatek, trzeba płacić. Także te rozdawanie tego jedzenia, kiedy tam stoją w kolejce, no to biedni stoją w kolejce, bogaci przyjeżdżają, bogaci powiedzmy są dumni z tego, że pomagają tym biednym przez to, że sami biorą jedzenie. No ciekawe czasy, w ciekawych czasach żyjemy. Moralność po prostu została zabita. Te wszystkie wychowanie chrześcijańskie, jakieś zrozumienie moralności, zrozumienie, co jest dobre, co jest złe, zniknęło. Zniknęło, te młode pokolenie już kompletnie nie rozumie, co wypada, co nie wypada, co jest dobre, co nie jest złe. Starsze też się powoli degeneruje i przyzwyczaja do tego obłędu lewactwa amerykańskiego. Także jeżeli mieszkasz w Ameryce, jeżeli masz prawo do głosowania, nie głosuj na socjalistów. Socjaliści po prostu dbają tylko o siebie. To są pasożyty, które są w partii, są w budżetówce, są we wszystkich tych miejscach pracy, które żyją z podatków. Tak? Wszyscy nauczyciele, profesorowie szkół państwowych, dziennikarze w sumie też są subsydiowani politycy, policjanci,
no wszyscy ci, którzy żyją z pieniędzy podatnika, no to są za socjalizmem. To jest te 10 czy 20%, które kontroluje resztę. No ale wszyscy ci, co pracują, co odkładają sobie na emeryturę, którzy muszą licząc każdy grosz, no to niestety tego grosza będzie coraz mniej, no bo niestety budżetówka potrzebuje więcej. Socjalizm jest w stanie zabrać wszystko albo więcej. Tam w latach 1990 w Szwecji to ci tenisiści uciekali do Szwajcarii, nie do Szwajcarii, dlatego że tam próg podatkowy dla najbogatszych był 102%. Także nie dość, że zabrali wszystko, co ktoś zarobił, no to zabrali jeszcze 2% z tego, co wcześniej zarobił przy mniejszym progu podatkowym. Nie głosuj na czerwone świnie, nie głosuj na socjalistów. Nie po to wylądowaliśmy w Ameryce, żeby wprowadzić socjalizm. No nie jest to socjalizm wprowadzony tak jak komuniści w Polsce na czołgach przez Lublin. Zostało to osiągnięte przez ten marsz, przez instytucje przez ostatnie 40 lat. Zlasowano mózg młodzieży. Młodzież uwierzyła w te darmowe uczelnie, które niby będą, w te darmowe mieszkania, które niby będą, w te darmowe jedzenie, które niby będzie. Tylko od kogo? Kto będzie na to pracował? Nikt się na tym nie zastanawia. Dlatego głosuj na konserwatystów. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Nie głosuj na Lenina, nie głosuj na Marksa. Zdrowia. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, dziękuję, ale serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń od codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.